Tomek Bednarek. Moje jedyne marzenie. To wygrać finał. Laudyt. Dobrze. Nie będę Julią. Tak. It's my life. Uwaga teraz. Niech się w nas goi. Tak. I should be so lucky. Tak. Piosenka księżycowa. Zrobił to. Skonsternowany wówczas Robert Janowski w naszym studiu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja byłem bardzo zdziwiony. Tak jak i ty. Jak to ogląda, jak przepraszam panie Adrianie. Bo jesteś panie Robercie, bardzo proszę. Panie Adrianie, tak jak i pan, tak jak cała Polska była zdziwiona, bo nie można odgadnąć 7 piosenek w 4 sekundy. Po prostu to jest niemożliwe. Można, można. Tomasz Bednarek tego dokonał w naszym łódzkim studiu. Dzień dobry, panie Tomasz. Cześć, Tomek. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak to się robi? Jak ja to się też robi? Dobry, mów, mów. Trzeba przede wszystkim kochać muzykę, bo bez miłości do muzyki takich rekordów nie ma. Oglądam też regularnie program, bez którego jakby mój dzień się nie liczy, jeżeli melodii nie ma w telewizji, jeżeli nie oglądam, to jakby dzień się nie odbył. Codziennie trzeba to jednak nagrać, potem posłuchać, no i potem stąd się biorą takie właśnie wyczyny. Czy to prawda, że jest jakaś specjalnie stworzona grupa, która między sobą rywalizuje, która stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej, a właściwie obniża ten pułap czasowy? Znam bardzo dużo zawodników z Melodii, którzy jakby wygrywają duże sumy w tym teleturnieju. Jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się na różnych zlotach, no i podczas tych zlotów właśnie czasami odbywają się takie zakłady. To one może nie są zbyt mądre, natomiast pokazują to, że mamy jakby charakter i chcemy pokazywać, że można jeszcze obniżać takie pułapy. 4 sekundy to jeszcze nie jest koniec tego, co można tam zrobić. Słyszałem, że ponoć w 2 sekundy można odgadnąć, to prawda? Podejrzewam, że w studiu taki już rekord to będzie 3 sekundy, natomiast w domu przed komputerem czy przed telewizorem takie 7 losowo wybranych piosenek to 2 sekundy jest jak najbardziej możliwe. Jaka jest? Według mnie sekundę, wiesz? Nie sekundę, to trochę ale ty jak najbardziej. Tomek, no ty nie zrobisz tego w sekundę, no to kto to zrobi? Ale mówił na początku, że trzeba Robert, kochać może muzykę. Mi pomożesz. Tomeczku, ty mówiłeś na początku, że trzeba kochać muzykę, wtedy są efekty. Przecież my z panem Adrianem kochamy muzykę bardzo, od dziecka. Tak, pan Robert, i nie jesteśmy w stanie. Gram na instrumentach, może dlatego mam słuch muzyczny, który pomaga też rozpoznawać te aranże, które w telewizji są puszczane. Panie Tomaszu, łatwo jest rozpoznać utwór, kawałek, który leci w radiu, po pierwszych jakichś tam akordach, pierwszych nutach powiedzmy, czy... Po pierwszych sekundach wiadomo, co to jest. Natomiast tutaj, w tym programie, jest zupełnie inna aranżacja tego utworu. No też dlatego trzeba nagrywać program. Potem, w zależności od tego, ile razy to się przesłuchało, to jakoś w głowie zostaje. Jak już zostanie kawałek, no to pamięta się go do końca. Ile razy trzeba przesłuchać? Każdy... 60 ile razy? Razy trzeba przesłuchać? 60 to zależy, razy. Jaką kto ma pamięć. Od 1 do 1000 na przykład, tak? Trzeba mieć czas. Ile to czasu zajmuje? Tak szczerze, to przygotowywałem się już do pobicia tego rekordu około 1,5 roku, także chyba tyle to zajmuje. Biorę urlop. A te 2 sekundy czy 3 sekundy wyznaczone, ile czasu zajmą? To jest dokładnie tyle samo, tylko kwestia odważania się, wciśnięcia szybciej przycisku. Powtarzają się niektóre utwory? I jak często? No chyba na tym to polega, żeby one się powtarzały, dlatego że... Są to jakby utwory, które są ogólnie znane w szerokiej publiczności, tak? 10 milionów widzów być może to ogląda i chciałoby znać te utwory, czyli nie może być tak, że to będą jakieś piosenki, które będą znane tylko koneserom, tylko muszą być znane szerokiej publiczności. A który to no był pański udział w programie Jaka to Melodia? Który to był mój udział? Ten odcinek rekordowy to był 10 odcinek wyemitowany, potem był jeszcze 11 i 12. 12 razy. Co się dzieje w 11 i 12? To jest pytanie. 12 razy grałeś w programie? 12 odcinków nagrałem, nie 12 razy. 12 odcinków. Mhm. Czyli 12 odcinków to się na ile razy przekłada? Przez 3, no to 4 razy. No. 4 razy. No niekoniecznie 4 razy, bo nie zawsze było tak dobrze. Za pierwszym razem w 2007 roku ugrałem 110 zł, także nie było tak różowo jak teraz.
10 zł, czy to zmotywowało do dalszej systematycznej 110 pracy? 110 zł. 110. No to motywuje, bo przyjechać, dostać kuferek to nie jest... Znaczy to jest fajne za pierwszym, za drugim razem, ale za trzecim jak się chce już coś osiągnąć, to jednak trzeba trochę pracy włożyć w to, żeby to wyszło troszeczkę lepiej. Półtora roku. Panie Robercie, jakie patenty mają zawodnicy stający w szranki w programie Jaka to Melodia? Tak jak Tomek, że teraz każdy telewizor ma swój twardy dysk. Ileś tam można tam zmieścić. Tych programów można nagrać 2000 albo 3000. Mm-hmm. I potem siedzi cała rodzina, Zbyszek, Jadzia, Krzysio, rozumiesz? I on mówi, patrzcie, jak jestem dobry. Fa! Pauza. Janowski mówi, jaka tam mówi, pauza. I potem odpuszcza, mówi, mówiłem, że kawiarenki. I tak dalej przez miesiące. Tak to jest właśnie. Był, dokładnie, widzisz, tak to jest. Był jeden gość, był teraz finał ostatnich trzech miesięcy, stoją, przepraszam, muszę wstać, stoją wszyscy i jest napisane hasło, los szczęścia, czyli nic, nie wiadomo, o co chodzi. I oni wszyscy... Puszczam muzykę. Ja mówię, jak chłopaki, jak los szczęścia? Przecież nie zabrzmiała jeszcze nawet jedna nutka. Mówi, ja mówię, dobra, ale okej, co to jest? I on mówi, volare. Mówi, no dobrze. Ja skąd wiesz? Nie wiem, mówię, ale okej, błagam cię, tylko powiedz mi dlaczego. Dlaczego to jest volare? Że zabrzmiało tylko... Mogło być kawiarenki, te, typu cokolwiek, nie? Jakakolwiek piosenka. On mówi, no tak, mogła być każda, ale to było volare. Ale dlaczego? No nie wiem, to było volare i koniec. I to też jest, nie wiem, czy to jest ręka, bo skąd to się bierze. To jest kwestia osłuchania się, to jest kwestia oglądania programu przez 15 lat dzień w dzień? No, nie, to nie, Tomek półtora roku stracił, ale jest w historii, tak? W historii już tego nikt nie wymarzy. Tomek, teraz jest, wiesz co, kto w Łodzi, jak się pojawia Tomasz Bednarek na ulicach, to ten. Ja już się tego boję. Powiem wam, że spodziewałem się, że będzie tak to właśnie wyglądało. No dodajmy od razu, żeby później nie było też niejasności, zaprzyjaźniliście się po programie. I tam się generalnie ludzie zaprzyjaźniają. Zresztą ja strasznie trzymam kciuki za zawodników, żeby im się udawało, bo oni są najważniejsi w tym programie, a tam tylko służebną rolę pełnię, żeby było fajnie potem też. Potem. I w czasie pracy, i w czasie pracy nagrywania programu i potem ich w ich życiu. Co mówią ludzie o twoim programie? Bo to jest to twój program. O programie mówią, o, oglądam. I mówię, no to pani ma dużo czasu, bo to jest bardzo często ten program. To musi pani mieć lub pan dużo czasu, ale to ogólnie, zwykle ludzie się uśmiechają, przybijają piątkę, witam serdecznie, cieszę się, oglądam pana program. No to ja mówię, też mi jest bardzo miło. To jest 15 lat, jak sam wspomniałeś, więc to jest, albo to myślę, że z rozpędu tak ludzie oglądają. Poza tym, jak się widzimy codziennie, prawda, proszę państwa, to takie się ma wrażenie, że ja was znam, bo mieszkacie na trzecim piętrze pod Trójką, a wy myślicie, że ja na parterze i tak się mijamy w windzie przy wyrzucaniu śmieci zieleniaków. Jakoś ten czas nam wspólnie bardzo miło schodzi, bo tak spędzamy wspólnie przez 15 lat. Bardzo nie znam, wiesz, nie powiedzieć, dlaczego ten program akurat przez tak długo się utrzymuje na takich wysokich poziomach oglądalności. Ale jest mi miło, znaczy, że ta praca jest już komuś potrzebna, a mnie też, bo ja bez tego chyba bym marnie skończył. No możesz zawsze tworzyć nowe płyty. Teraz lata 80 czy 80.pl. Dla mnie najważniejsze. Nie wiem, który jesteś rocznik, pewnie młodszy. To pewnie 90 dla ciebie, ale też będzie taka płyta. No ale ja nie mam urodzin 22 marca. Ja mam. Wiem. O, czyli co, Poczta Kwiatowa będzie? Poczta Kwiatowa, pewnie. Marek Sierocki też będzie, wszyscy będą. Zróbmy duże urodziny. Zróbmy, a gdzie? To jest duże miejsce. Prosimy wnieść sałatki. Czego sobie życzysz? Na urodziny? W urodzinowy dzień czego sobie życzę? Żeby spokojnie się rozpoczął i żeby się fajnie, spokojnie skończył. I bym sobie jakiś film obejrzał. Muzyki nie będę puszczał w domu, bo jest zbyt dużo. Żadnego nagrania nie ma nic? 22 marca akurat? Nie, może ktoś mnie poprosi, ale to chyba, żeby zrobić mi przyjemność, żebym zagrał coś, jakąś piosenkę z nowej płyty, moją ulubioną zresztą, to może tak się stanie, ale to tylko jedna. Na co dzień? Kryzysowa narzeczona. Dlaczego akurat to? Słuchaj, no bo to jest szok. Bo to jest polski Police, prawda? Młode Lady Punk, Kryzysowa narzeczona, pierwsza płyta, duży, fajne granie po prostu do przodu, a to jest ballada, zrobiona w balladzie, w swingu, z orkiestrą, ze smyczkami, z blaszkami, amerykańska aranżacja Tomka Filipczaka i odkryłem, wiesz, ten, że to jest bardzo refleksyjny, smutny, piękny tekst, że ona do niego Wesołych Świąt na pocztówce mu wysłała, że grając się z nim już nie będziemy razem, koniec, prawda, naszej tej znajomości, cudownej miłości. I tak, no oczywiście sama smutna jest historia, ale wcześniej tego nie odczuwałem. Zresztą chłopaki z Lady Punk powiedzieli, kurczę, dzięki za ten utwór, bo dzięki temu wiemy,
Też nie zauważyłem tego, że to jest takie, że to jest taka piosenka. Także odkryliśmy ją na nowo. Też... Tomek, gdyby przyszło ci odgadywać utwory z płyty Roberta, dałbyś radę? Nie dałbym. Myślę, że muszę dać radę, bo teraz przygotowuję się do finału miesiąca. I co w finale miesiąca? Czym różni się finał miesiąca od finału odcinku? Odcinka. No różni się tym, że jest przede wszystkim samochód do wygrania, to już jest duża nobilitacja. Czy to jest tylko i wyłącznie chęć grania o to, żeby wygrać jakąś nagrodę? Czy to jest chęć udowodnienia sobie, że można inaczej, można lepiej, można szybciej? Czy to jest też chęć udowodnienia innym, że popatrzcie, to teraz ja? Znaczy udowodnienie innym jak najbardziej, natomiast przede wszystkim trzeba to też traktować jako zabawę. Tam się poznaje bardzo dużo ludzi, dzięki którym potem mamy jakieś kontakty, mamy przyjaciół, spotykamy się, mamy zapewniony czas wolny, tak? Czyli to przede wszystkim jest najważniejsze, a pieniądze to jest taki dodatek jakby. Trzymamy w takim razie kciuki. Tomasz Bednarek w naszym łódzkim studiu, w warszawskim studiu Robert Janowski i jego płyta 80.pl. Znam już dwie osoby, które mówią, że to dobra płyta. Pierwsza to Marek Sierocki, druga to sam autor. Pierwsza to moje dzieci. Nie, ja w życiu tak nie powiedział sam. Twoich dzieci jeszcze nie znam. Mówiłem nie o osobach, które mówią, że to dobra płyta, które znam. No to ja tylko powtarzam po swoich dzieciach, bo one mówią tata, nagrałeś najlepszą płytę w swoim życiu. I tak sobie pomyślałem, dzieci często ściemniają rodzicom, coś opowiadają, bo chcą na przykład dłużej zostać na drożu albo później wrócić, wiesz, z koleżankami z widzenia. Tak zapytałeś, czy ściemniały? Nie. W ogóle nie, mówię, dobra, kupuję waszą wersję, tu stawiamy kropkę, odcinam się dalej, tego nie kontynuujmy. Dobra płyta, mówię, dziękuję wam, kochane, serdecznie. Od jakiej tam robicie? Nie odcinamy, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Wczesna to pora, jeszcze 10.27. Za chwilę serwis informacyjny.